zawsze gorąco i serdecznie w galerii Promocje Domu Kultury na Zaborzu. Dzisiaj okazja niebanalna, okazja, która zdarza nam się raz w roku, właśnie we wrześniu, kiedy to w nasze progi, mam na myśli Kotlinę Jeleniogórską, zjeżdża grono artystów, mistrzów tkactwa, i tu pracują przez 2 tygodnie na Festiwalu Sztuki Włókna, na Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Włókna. Jest to jedna z kilkunastu nawet wystaw obejmujących, znajdujących się w obrębie Festiwalu Sztuki Włókna. Więc są wystawy, są warsztaty, są seminaria. Szalenie dużo w ciągu tych 2 tygodni dla artystów się tutaj dzieje. Tkanina należy do tej najbardziej elitarnej dyscyplin sztuki. Tutaj trzeba mieć odpowiednią, powiem, nawet taką psychikę, umieć wytrwać przy tym swoim dziele do końca. Nie zrezygnować w momencie, kiedy okaże się, że chciałoby się coś zmienić w trakcie, czyli trzeba być dojrzałym od początku, od samego projektu, od samego szkicu, już wiedzieć, co będzie na końcu, bo tu się nie da poprawiać. Bardzo proszę, żebyśmy mocnymi brawami powitali mistrzynię dzisiejszej ceremonii, tę panią, która przygotowała nam tak piękną ucztę z tkaniny, którą będziemy podziwiać przez cały miesiąc, od dzisiaj do połowy października. Pani Jadwiga Leśkiewicz-Giep jest naszym gościem. Ta okazja dzisiaj pozwala nam na to, żeby spojrzeć. Ja tu nie mówię już w tej chwili o artystach, tylko o nas, zwykłych śmiertelnikach. Czym jest gobelin, proszę Państwa? Czym jest twórczość tak trudna, tak wymagająca benedyktyńskiej wręcz cierpliwości, i jak pięknie kolorystycznie, jak pięknie emocjonalnie, jak pięknie w nawiązaniu do natury, do przyrody zaistniała tkanina gobelin pani Jadwigi, która specjalizowała się w ceramice i w grafice, i potem przestawiła się na tkactwo i udało jej się te wszystkie walory malarskie przenieść, wykorzystać i tak pięknie tkać. Dla nas te spotkania tu na tym terenie, w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej, są bardzo ważne. One inspirują, one dodają nam sił. Zresztą 36 lat przyjeżdżamy tu, to znaczy, że jest nam to potrzebne. To jest plener przemysłowy, powiedziałabym. Kiedyś one się tak nazywały, oparty o przemysł, ponieważ były odpady ze słynnej fabryki dywanów w Kowarach, czyli takie odpady dywanowe, plątanka, Państwo wszyscy znają to. I to w rękach właśnie tych artystów one nabrały zupełnie innego wymiaru, innej jakości, stały się materiałem, narzędziem pracy do dzieł, które są tak samo wizualizowane jak malarstwo, ale tak samo odbierane, ale inną metodą, inną techniką wykonywane. Tu o tych technikach można by bardzo wiele opowiadać. Jagoda jest mistrzynią techniki gobelinowej. Wiecie Państwo, nie umiem mówić. I powiedziałabym tak jak nasza koleżanka Ola Wibrowicz. Pamiętacie, co powiedziała na wystawie, że woli robić niż mówić. No więc ja do takich osób należę. Co zainspirowało Panią do zmiany kierunku twórczości z ceramiki i grafiki na tkaninę? Był taki rok 1979. W tym roku obejrzałam piękną wystawę tkaniny artystycznej w Łodzi, łódzkiej tkaniny artystycznej. I tam zachwyciła mnie ta technika, po prostu mnie zachwyciła. I stwierdziłam, że ja też spróbuję. U nas na uczelni tkaniny artystycznej nie było. No więc jak już poznałam tę technikę, zaczęłam nad nią pracować, to
całkowicie zrezygnowałam z ceramiki i z grafiki, nie tak. No, zdradziłam, po prostu zdradziłam te dwie dyscypliny na rzecz tkaniny artystycznej. W pani twórczości widać silny związek z naturą. Proszę powiedzieć, jaką rolę odgrywa natura w pani życiu? Natura wydaje mi się, że odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowieka, również w moim, ale nie najważniejszą rolę, bo głównie jednak staram się przekazać w tkaninie już, której pozostaje wierna 30 lat, jak mówiłam, w tkaninie staram się przekazać moje wewnętrzne przeżycia, czyli nasz profesor, rektor właściwie, profesor Dawski mówił od wewnątrz, na zewnątrz, to mi tak utkwiło, ja byłam jego studentką, pozostało i ja tak pracuję. Powiedziała pani, że w Gobelinach pragnie pani przekazać pewne wartości, zarówno emocjonalne, jak i egzystencjalne. Czy może pani wyjaśnić, o jakie emocje chodzi, o jakie wartości? Staram się nie mówić o tym, co chcę przekazać. Wydaje mi się, że wystarczy, jeżeli artysta poda przy pracy tytuł, zasugeruje odbiorcy, co chciał. To jest tylko sugestia. I odbiorca ma sobie odpowiedzieć na pytanie. Te treści, które mam do przekazania, to wydają mi się nawet czytelne bardzo dla odbiorcy. Oczywiście dla odbiorcy wrażliwego na sztukę, ale mi się wydaje, że są pewne poetyckie jakieś tam treści w tym. Nie wiem, czy odbiorca to widzi. Ja to tak czuję i tak bym chciała, żeby on to widział. Co ceni sobie pani bardziej w sztuce? Warsztat techniczny czy emocje? To idzie w parze. Jedno i drugie. Żeby przekazać jakieś emocje, nie można uciekać od warsztatu. Ja sobie cenię w sztuce rzetelność, proszę Państwa. Tak, rzetelna praca, uczciwa praca. Odbiorca to odczyta. Nie lubię udawania. No. To się też widzi, jak ktoś udaje, że jest artystą, a ktoś nim jest naprawdę. To widać. Bo coś ma do przekazania, prawda? I ludzie to od razu odbiorą. Dlatego jak robiłam tę wystawę, to ja wiedziałam, że ja się nie będę wstydzić za nią. Bo włożyłam kawał rzetelnej roboty, ja inaczej pracować nie umiem, pokażę. Dostałam pierwszą nagrodę, prawda, to musiałam nawet, byłam zobligowana do tej wystawy. No i wiedziałam, że nie będę się wstydziła, no, tak bym to podsumowała.